Cześć, witam wszystkich na moim kanale. Następny wypadzik nad wodę. Dzisiaj wybraliśmy się w Tygodniu, żeby było mniej tych osób nad wodą, ale też są. Pogoda super, woda się ochłodziła. Słonko już tak nie grzeje, będzie się dużo, dużo przyjemniej łowić. No i dzisiaj planuję na obrotówki połowić trochę, na większe, mniejsze. Pochodzić za tą rybą, poszukać, pobrodzić. Jak gdzieś trafimy o konie, to może się przestawimy na jakieś gumki, ale to się okaże w ciągu dnia. Wiaterek jest taki fajny, chłodny, nie ma już tych upałów, więc zachęcam do oglądania filmu i do miłego spędzenia czasu z nami. O, spadł! Za czubeczek! A znowu na jaskółeczkę, wiesz? Próbuję. A ja sobie trochę podżiguję. Może być niewidoczny sprawy. No, zobaczysz, że jeszcze trochę. Prędzej tak coś złowię niż... Co? Wiesz co do mini... Ja nie wiedziałem, że to powie. Prędzej tak coś... O! To one tu biorą. Mały, bo mały, ale... Ale wariat. Ale się ryby biorą, nie? A może coś... A może woda się otworzy, nie? Jakieś większe przyjdą. To wie, no. Na razie trzeba próbować. Jak... Najważniejsze, że brania są. A mówiłem, że to nie wiem. Nie próbowałem na tak delikatnie, wiesz? Na tak delikatnie, że... Ryby bierę. A, czy już, dobra. A tam widzę rybka dalej się spławiam. Może trzeba tam dalej jeszcze popróbować. Muszę chyba zmienić na ciężejszą i spróbować jednak na tej ciężejszej główce. Tu pod brzegiem może te mniejsze są. A tam dalej może coś lepszego wyteguje. No tak. Taka zasada jest. Dobra, zmienimy to. A może tam coś siedzi? O, tak. Jestem przygotowany. Nożyczki mam. Żeby to zmienić. Dać ciężejszą główeczkę. Spróbujemy. Ta trochę taka lekka. To wrzucimy to. O. Spróbujemy na te lżejsze. Znaczy ciężejsze. Teraz damy... Ile to jest główka? 4 gramy. A mi dziubią. 4 gramy damy główeczkę na... Tego mu stada? No. Spróbujemy. Czy one będą chciały na taką ciężejszą współpracować? No właśnie, to jest ciekawe dla mnie. Czy na ciężejszą główkę też idą? No. Bo dawno nie szły mi na ciężką. Właśnie, trzeba popróbować na wszystko, bo widzi, że ta ryba bierze dziwnie ostatnio. Ciężko stwierdzić, na co ją łowić. Pojedziemy na jaskółkę, tak bardziej z dna. Jaskółka z dna? No. Trzeba wreszcie jakieś ryby złowić, no coś tak nie może być, kurde. Nie? No. Na razie to nic nie łowimy. Ta widzisz, o koni nie bierą. Nic ciekawego na razie nie łowimy, no. No mi powiedział, że chyba jeszcze mniejsze niż tam. Gdzie? No tam, na tym... No, chyba tak. Na razie. Nie. Jak na razie, no. Także... O. Co ci się dzieje? Albo nic, że nie.
No nie wiem, czy za ciężka nie będzie taka główeczka, wiesz? A to komfortowo ci się łowi? No lepiej się łowi na takie, wiesz, bo to idzie ładniej, lepiej podbijać. A nie, dobra, walą z dna, może być. Może być. Może być ta główeczka, elegancko. No to widzę. To zaraz je dorwiemy. Wczuł się nasz mistrz, to znaczy, że jest dobrze. Teraz je pojedziemy po ząbka. To jeszcze lepiej, wolę na taką niż na przykład na 2,5 grama. Myślę, że nie będą brały na taką. No ale to wiesz, one z dna muszą brać wtedy dobrze, nie? A ostatnio nie chciały z dna brać. A właśnie. Teraz czy? A teraz biorą dobrze? A nie wiem, na razie widziałeś, nie? Na razie to jakoś tam kombinuje jakieś. Natomiast kółeczkę klupnięcia są, nie? Ty mówiłeś jeszcze z daleka, nie? Podchodzą do blachy i odpływają. Czemu? Bo na braniu? Nie za duże biorą. A, no właśnie. O, już jest. O, poszedł. Poszedł. Ale jest tu sporo. Wiecie. No jednak są, są. To trzeba przyznać. Tu sporo. A teraz zmiana i rzucamy dalej teraz. O, widzisz. Teraz to już się podoba. Daleko. Zobaczymy tam, czy one tam, bo tu nawet tak idzie fajnie opad. Nawet nie jest, nie jest tak głęboko, wiesz, to idzie. Czekaj, czy złapisz tam coś z daleka. Właśnie próbuję teraz. Ale chyba po brzegu dzisiaj znów atakuje. No właśnie, tam na razie nic, nie? Ale to ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Zobaczymy. Zaatakuj, no. Ale miałem branko. A? Ale miałem branko. O, jest. Te, ja też miałem z opadu tutaj nawet. O! Panie, dzisiaj to tak biorą, powiem ci. Odkryłeś, aby... Jak go czałkowice normalnie się otworzyły. Ale był trochę kładź do mini. Nie ma. Było koni. W moim stylu bym powiedział trochę. Popłakać trochę trzeba. Ja się na trochę poduczyłem tego płacza. No trochę trzeba popłakać, ale widzisz, coś się jednak... Ja też lubię popłakać, a bo tu nie bierę to... Wydarzyło jednak. Ale delikatnie, ale biorą z dna. Ale delikatnie. Bardzo. Klupnięcia tak... Jeszcze spróbujemy potem na właśnie na, czy one nie będą chciały bardziej reagować na jakiegoś riperka albo z ogonkiem. Albo mansa predatorka. No właśnie, to jest predatorek, to dobry. Ja ci powiem, ty, o, ty byś się tu normalnie na dropshota, nie? Tak łowił blisko. Blisko biorą, trzeba się w krzaki schować. Właśnie, i teraz może będą bardziej skoro podchodzić. A pozwoli, że ja to tak rzucę, o. A rzucaj jak chcesz. To tam bierę. Ja liczę tu na garbusy. A ja nie, ja tak liczę, ale będą brały, ale drobne. O, już miałem. Już? O. To całkowicie śląsk. A co się dzieje? Duży? A nie, takie takie kurdople nawet. Pod samym brzegiem, nie? Co oni się tam tak kupią? Nie wiem, no. Jak mówisz, że jak nie biorą, to wiesz, coś trzeba robić, nie? Daj, no ja wejdę za ciebie. Bo to dawaj. Jest... Ale tak za ciebie. Jak chcesz, to ci zrobię zestaw, będziesz je teraz zjechał równo, pa. Nie, nie. Ja tam mam misy i myślnym pasy był. Trzeba ryb nałowić, bo to wiesz. Bo potem będzie, potem płacz będzie, że nie łowi... A, bo nie połowimy. Nie łowimy. Albo bo zeszło. Nie biorą. Ryby nie biorą, nie umiemy łowić. A myślisz, że też będą brały tu? A czemu nie? Nie wiem, no ale tu są. Ale niedaleko właśnie, nie chcą z daleka brać. Potrenuję je trochę, nie? Sprawdzę, czy jakieś większe tam siedzą na tym dnie. Thank you.
nogi, no że nie duży, nie? Walą typowo dzisiaj zna. Ja też bym chciał. To, że chcę, to wiesz, to. Ja mogę chcieć, nie? Co, normalnie łowimy, nie? Łowimy jak beczki. O! Dzisiaj już bardziej pukanie po dnie, nie? Już one nie walą z góry, nie? Z powierzchni. Fajne brania są. Cały czas brania, no. Tak. No, ja ci mogę pokazać, co to wrześniowe okonie. No małe, no. No małe, ale biorą. No, dlatego mówię, jakbyśmy gdzieś trafili te większe, to by była zabawa, ja cię kręcę. No ale chcą naprawdę dziś bradzić, no. No sto brania mam, no sto, cały czas. No, a ja w kółkę, patrz. Nie miałeś jeszcze? To jest jeszcze słabo. To jeszcze słabo, nie? No, to jest takie minimum według mnie. O, patrz, no wrzuciłem, już było branie. Już je wybadałem, trzeba się ustawić z wiatrem, tak? I teraz je fajnie idzie kombinować. O, tak. One wtedy... Nie mam takiego luzu na tej żyłce, wiesz? Jak jest na plecionce, jak jest wiater. A jednak... O, już jechał. Już? Puk. Ale one z dna widzę wszystko. A. Chodź tu. A daj rzucę sobie obrotówkę tu. No rzucaj, co chcesz tam. Ale nawet. Tu, gdzie ty? To tak nie działa. Jak? Pójdę tam, u ciebie też będę łowił, zobaczysz. No to ho. Dobra, zaraz idę. Albo nie. To działa tak, że to przy powierzchni idzie. A już. Poszedł. Jeszcze raz od 2 godzin bez... Mówię ci, teraz się takie łowienie zacznie. O. Masz. O, jest. Jest. Ale jeszcze mniejsza na urotówkę niż... No. Ale chwościk robi robotę. No jasne. Co? To czerwone robi. O, ładne branko. Tu one biorą, mówię ci, ty tu masz miejsce. Mówisz? No a jak? Wydaje mi się. Udowodnić. Pokręcę. Powoli. A! O, teraz miałeś 40. O, i wrzuciłem znowu bobranie. Ale... Najgorsze. Dawaj na jaskółę. Na jaskółeczki, dawaj, jedziemy z tym koksem, trzeba ryby łowić. No ja łowię. Na 2 godziny jednego konia, ale jadę z koksem. Znów mam mieszynę pasy, bo nie odbę górę i... O, jest! Mówiłem, jak podejdą... O! Jak podejdzie teraz, to jest kaliber 44. No. Cała stado już. Ja nie wiem, co tu się dzieje, ale biorą, i noże małe. Ale biorą. Biorą.
To trzeba przyznać, takie sportowe okonie łowimy. Sporting. Ale przydałoby się coś takiego, żeby zawalczyło, nie? No. O nie, sportowe okonie. Tam nic, a pod brzegiem takie biorą cały czas. No. Dobra, ale to trafiłby się jakiś większy, nie? O nie, że ja tutaj jeden za drugim, ale to wszystko rozmiar. A, czyli no wrzucisz tu, zobacz. Tutaj wrzucisz po tym brzegi. Nawet mi się poplątało. Nawet jak ci się poplączy, to no, to no już walą do tego jak głupie normalnie. O, patrz, ja tu na ręce trzymam, zobacz, co tu się dzieje. Już? Ja nie mogę. Jasny gwint to mało powiedziane z tym rynem. Pościg się trochę kończył. Jeszcze połowie trochę i się przerzucę na blachę potężną, bo naprawdę. Co tam denerwować te konki? Po co masz 150 łapów i nie wystarczy ci, nie nabawiłeś? Daj no ludziom połowić. Zostaw mi trochę tam. Trzeba iść po te jaskółeczki, to by mnie tłukł trochę lepiej. Ale niewiele lepiej. Lepiej, lepiej. Bardziej agresywnie waliły. Damian, nie poddawaj się. Małe biorą. No z to brania na tego drobka. Znaczy na główkę. Z dna teraz bierze ten okoń. Już nie bierze. O, jest. I to nawet fajne okonie biorą. Pod nogami. O. No, to już bardzo fajne. 30 ponad, no chyba. Pod samymi, patrzcie, jaki okonik ładny. Super ryba. Cyk, i poszedł. I zobaczcie, jak to się robi. Wrzucasz i łowisz pod nogami normalnie to okonie. Bez kombinowania, na główeczkę biorą jak szalone. O, już było przygięcie. Delikatnie, ale są tu. Patrzcie. O. Położę gumkę na... Tylko położy się główkę na dnie i zaraz szczał. Okej. Tak tu chodzą. Chimerycznie, ale biorą.
prawo, tak delikatnie. To tak kombinować, to jest ledwie wyczuwalne na szczytówce. O, już. Zabawa jest. Rybki biorą, może nie za duże. No, mówimy cały czas. I następny. Następny pod samymi nogami, zobaczcie. Ja na ten rynek. Okoń za okoniem. Ale branko ładnie, ja pierdzielę. Samenty. O. Ale wszystko tutaj w tym kawałku, 4 na 4 metry. Dalej nic, wiesz? Ale roboka łapie. Mam wrażenie, że można coś liczyć na nawet większego okonia sobie. No zobaczymy, nie? Delikatnie tak biorą, że głowa boli, nie? Czasami tak, byle do przodu. Ja tam koszę swoją obrotówką. Tak? Patrz. Patrz, co się dzieje. Spiął się. Co się dzieje właśnie? Co się dzieje? Ryby biorą. Dzień dobry, ryby biorą. Kto łowi, ten łowi. Kolega z okoniowca stał się szczupakowcem na małe blaszki. Ale woda zimna jest. Jest. Jednego takiego dorwałem ponad. No, ale tylko jednego. Takie biero, to takie biero. A co na 4 gramach lecisz? No, cały czas na ciężko, no. Po dnie. No, różnie. Raz biorą, raz nie. Raz podejdą, raz gdzie indziej odejdą. No ale, biorę. Coś tam szkubią. Szupakowa pala. Ale dzisiaj przyjemne łowienie bez stresu. Tak. No. Ja nie wiem, czy częstotliwość brań nie jest większa niż tam na tych. Nie no, dużo tych okoni tutaj. No ale nie takie duże, nie?
Tam większe się trafiały. Już trochę grubaska jest, no. Nie chcę powiedzieć mojego klasycznego zdania. Jest. Żeby miał garba jakiegoś. Grubasek, fajny. Patrz, jak... A one tam na prawo nie siedzą? Nie, byłem tam i wszystko tutaj tu? Siedzi, no. Dalej nie ma co iść, naprawdę. Cały ten okoń tu na tym. Padł też klepie? Tak, na tak. One tu wszystkie siedzą, tu na podbijanie biorą. O, już było branie. O, jest. Yeah. Nie? Jest zabawa. Eldorado i no nie te rozmiary, co myślisz? Zaraz chyba się pójdzie na szczupaki za niedługo, nie? Bo patrz, te okonie to już żyć mi nie dają, pa. Nie chcesz iść tam na te szczupaki na lewo? Zobaczymy, no pójdziemy. Czy jeszcze chcesz się bawić okoniami? Jeszcze się pobawię, bo takiego jednego fajnego wyciągłem, wiesz? Jeszcze się bawię. Tylko chcesz iść, to ja jestem gotowy. Zabawa i pójdziemy. Może tam jeszcze za okoniami sprawdzimy, nie? Właśnie, jakby tam też sprawdził. Pa, co tu się... O! O, mamo! O! O, coraz większe podchodzą. Tutaj się stąd nie idzie wyjść, jak ktoś... O, kontrola idzie. Z browarem. Patrzą, jak oni to robią, jak oni to łowią. No to już przypłypanie do konia już bardziej pasuje mi wszystko. Muszę cię podrzucić. Podrzucaj. Mogę sobie tak podrzucić. Coś mi to nie pasuje. Coś mi to... Coś mi to nie tak jest. Ty klopło wahadłówkę. Jasny gwint. No i tak wiesz, tą wahadłówką jak, tak podciąga. Tak podciąga? Czekaj, zaraz coś złapię, jak będę podciągał. I opuszcza ją do dna. O, patrz. Patrz, o. Ładne. To już jest przyzwoite bardziej. To nie są... bo dalej wziął. To. Dalej wziął, to wiesz. Jakby teraz trochę dalej biorą. Ale miałem brańko ładne. Wiem, że biorą. O, ale chyba się trochę nałowiłeś. Wykorzystam to konie. Trzeba łowić. Może jakiego jeszcze trafię tu, bo coraz większe podchodzą. A ja z kółeczkę. No są już większy trochę. Fajnie, tak jakbyś na ten sandacze łowił, nie? Upadł. No mnie nie bierze. No to zawsze nie bierę. No już tak delikatnie biorą, że... O, znowu miałem popięcie. O, teraz ja, no, ale nie umiem tego jakoś wyrzucić. No bierze, mam jakieś brania, nie? To trzeba powiedzieć, tylko że nie umiem przyciąć. One tak delikatnie biorą, że to niemożliwe, ty. No, dlatego ta ryba może gdzieś słabo bierze. A ja nie mam... Bez ogonka? Z ogonka też weźmie. No to na dzisiaj już będziemy kończyć, bo się ściemnia. Dzisiaj to tylko okonie. Nic większego nie udało się złowić i to jeszcze te okonie tak daremnie brały na małe gumki. Dużo tych okoni się nałowiło, ale nic specjalnego. No nic, będziemy próbować następnym razem. Jeszcze trochę porzucam za sandaczem do wieczora, a z wami się żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.